Cześć kochani, troszkę nas nie było, ale wiecie: wakacje, letni czas, odpoczynek, później wyjazdy no i tak nam zeszło. Ale wzięliśmy się w końcu za porządek w naszym ogródku warzywno-owocowym. Ewidentnie Cebula Globo już wołała o to, żeby ją usunąć z ziemi. My ją mieliśmy zasadzoną w naszych rabatach z truskawkami. Jak widać, jest strasznie sucho: ziemia jest sucha jak pieprz ale gdzieś tam już ta cebula nie trzymała się zbytnio ziemi. Zresztą pokażę Wam, jak wyglądały korzonki tych cebul. Jak widać, one już były bardzo mizerne, więc postanowiliśmy te cebule wyrwać i po prostu dać do suszenia w naszej skrzyni. Z trzech zaledwie tych rabat, czyli pierwsza, to jest druga, to jest trzecia. Tam jeszcze nie zbierałam. Jak widać, do nas Turcja zaszalała. Zebraliśmy skrzynię. Może ona wygląda niepozornie, ale zobaczcie, jakie ona jest wielkości przy mojej dłoni. Te cebule są naprawdę olbrzymie. Wydaje mi się, że mamy tu kilka dobrych kilogramów, a to jest dopiero część naszych zbiorów. Zaczęliśmy też usuwać już ogórki. Widzicie, że zaczynają zasychać pomimo naszych ekologicznych oprysków, a później niestety już oprysku z Mospilanu. Nie udało się ich odratować, ale nic straconego. Wzięliśmy i wysialiśmy kolejne ogórki. Tu leżą już rozsady truskawek. Nasza dynia, która zajęła czy czwarte ogrodu, żyje swoim życiem, ale widać, wytwarza przepiękne owoce. Jak przejdę przez ten burz, to Wam pokażę, jak wyglądają nasze świeżo wysiane ogórki. Tu jeszcze robiliśmy dosiewkę buraczków, bo zwolniła nam się rabata właśnie po ogórkach. Tu mamy nasze ogórki. One, co prawda, są dość mocno zacienione przez seler naciowy, który po prostu obrodził jak szalony. Jest olbrzymi, jest przepyszny, więc myślę, że jeszcze może w tym sezonie się uda, że jakieś pierwsze ogórki zbierzemy. My, co prawda, tych ogórków mamy już sporo, więc nie zależy nam na tym jakoś bardzo, żeby tych ogórków jeszcze mieć jakąś znaczną ilość. Czym jestem zaskoczona w tym roku? Totalnie szpinak malawarski. Tu jest zaledwie 8 sadzonek. Zobaczcie, co tu się dzieje. On jest we wszystkich możliwych miejscach. E, fantastyczny szpinak. Ja uwielbiam szpinak. Ma on grube mięsiste liście, jest przepyszny. Seller, korzeń nam wybił na kwitnienie. Powiem Wam, że nie było nas ponad dwa tygodnie. I to po prostu w jakim stanie jest ogród. Wołał pomstę do nieba. Totalny busz. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ogród już jest do Poznania. Tu dopiero wypieliłam właśnie ogórki. Zostawiam jeszcze tą sadzonkę cukinii, bo jak widać ona ma dużo kwiatów, więc będziemy mogli sobie jeszcze z niej zjeść kilka cukinii w tym sezonie. Pietruszka wybiła na kwitnienie. Ja nie zbieram nasion, akurat z pietruszki z niektórych warzyw owszem. Natomiast takie po prostu otrzepujemy i wyrzucamy naszą startę. Te wszystkie. E... Śmieci trafią na kompost, te odpady zielone. Będziemy zaraz tu zagrabiać. Pietruszka oczywiście zostawia swoje korzenie, więc będę musiała się tego dość intensywnie pozbyć rozgrabić, usunąć wszystkie te śmietki, które zostały. Dodatkowo pozbyć się chwastów, które zdążyły urosnąć. Tam, gdzie jest bardzo gęsto, tak jak tu no widzicie, co tu się podziało. Tu jest rozmaryn. Koło rozmarynu. Jest to jest podajże oregano, więc tu jest dość ciasno, ale i tak gdzieś ten mlecz się zdołał wcisnąć jakaś trawa, więc muszę to pousuwać dzisiaj. Moja druga lepsza połowa jest w foliaku. Ogarnia pomidory. Na tle foliaka widać, że już kukurydza dojrzewa. Bazylii mamy takie niestworzone ilości. Popatrzcie, ile jest bazylii, to jest bazylia. I to jest wszystko bazylia. W tą bazylię wszedł nam ten szpinak. Dalej bazylia, marchewki, inne rzeczy. Tu już cebule, jak widzicie, same z ziemi wyskakują, więc też je wszystkie pousuwam. Wstawię je pod wiatę do suszenia, a zwolnimy rabatę. Będzie można coś tu wysiać, na przykład szpinak zimowy. Chociaż jak na, na mrożę tyle tego szpinaku malabarskiego, to ja nie wiem, czy w ogóle będę chciała patrzeć na szpinak przez najbliższe kilka sezonów. Teraz co będziemy robić? Jak ogarnę tu wizualnie część tych rabat podwyższonych? Tak jak mówiłam, wyplewię, ogarnę, powrzucę jakieś korzenie, obrywamy oczywiście liście w truskawkach, no bo jesień się zbliża coraz większymi krokami. U nas już te temperatury oscylują w nocy w granicach 8-9 stopni, więc nie ma na co czekać, a nie chcemy robić później wszystkiego na hura. Bo jeszcze zostaje kopanie dziwaczków, kopanie dali z ziemi, żeby je przechować, begonie i grono-grono innych rzeczy do ogarnięcia. Będziemy zbierać na pewno z tych aksamitek, zwanych śmierdziuchami, turkami nasiona, bo są przepiękne. W innym filmiku pokażę wam jakie aksamitki mamy w ogrodzie. Będziemy robili też sadzonki z truskawek. Pokażę wam o co chodzi. Mianowicie my mamy truskawkę, która jest rozłogowa. Jak widać takie rozłogi. Tworzą y, kolejną sadzonkę. Ta sadzonka zazwyczaj wbija się nam tu w ziemię, wytwarza korzeń. Żeby nie zrobić takiego totalnego buszu, w którym będzie mieć pełno liści, a nie będziemy mieć owoców, będziemy sobie te sadzonki robić. To wam nakręcę w następnym filmiku. I obiecuję, że będę teraz bardziej systematyczna. W końcu idzie jesień, więc mamy troszkę tego czasu. Pokażę wam nasze bakłażany, bo bardzo ładnie zaczęły owocować. Nie zapylaliśmy w tym roku bakłażanów, same sobie dały radę gdzieś obecność bazylii, tych ziół kwitnących spowodowała, że te zapylacze trafiły również na bakłażany. Także ja, kochani, biorę się za robotę. Jak widać, mam tego mnóstwo. Wszystko kwitnie. To żółte nie wiem w ogóle skąd się nasiało, samo się musiało nasiać. Kiedyś wiedziałam, jak się nazywa, ale zapomniałam. Ziemniaki na nas czekają do kopania. Przepięknie kurkuma rośnie, imbir. Eee, no i niestety przyszła zaraza ziemniaczana. Myślę, że może jutro Nakręcę wam filmik o zarazie. Jak my sobie z nią radzimy, a właściwie już sobie chyba nie radzimy, będziemy się starali jakoś ogarnąć te krzewy, które jeszcze jakoś prosperują, jeszcze jakoś żyją. Te chory będziemy po prostu utylizować, wyrzucać, wywozić z pozostałymi rzeczami bio na kompostownie do nas. Nie będziemy tego broń Boże kompostować, ale dlaczego to wam też opowiem. Także, kochani, ja się biorę za pracę. Mam tego, jak widać, widać, bardzo dużo do ogarnięcia z mączlikiem. Dalej warczymy na jarmurzu. Także, kochani, dużo tematów przed nami. To, że idzie się, nie przejmujcie się. Będziemy przygotowywać ogrody do jesieni, do zimy, do spoczynku, do tego, żeby one zdążyły się zregenerować. Będziemy nawozić ziemię, przygotowywać wszystko do nowego sezonu. Bo my już od grudnia zaczynamy wysiewać pierwsze rzeczy, chociażby werbenę patagońską. Na pewno zasiejemy petunie, surfinie, różnego rodzaju kwiaty, które potrzebują bardzo dużo czasu, ponieważ one ten okres wegetacji mają długi, więc ten przestój praktycznie będzie zerowy. Bo myślę, że do listopada jeszcze będziemy coś w ogrodzie robić, jeszcze jakaś pielęgnacja drzewek. Na pewno w październiku nas czeka zbieranie owoców. O ogórkach meksykańskich nakręcę Wam filmik. Także dużo, dużo, dużo tematów przed nami. Nie przejmujcie się, wszystko sobie ogarniemy, przygotujemy i będziemy no, przygotowywać się do kolejnego sezonu. I to chyba w ogrodnictwie lubię najbardziej, że jeden sezon się kończy, a drugi się zaraz zaczyna. Bo de facto trzeba tą rozsadę w domu zacząć przygotowywać. Także ja się kochani biorę do pracy. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, do wciśnięcia łapki w górę, do tego, żebyście napisali w komentarzu, czy wy na przykład już coś robicie w ogrodzie na jesień, czy też u Was jakieś różne perypetie, zarazy, choroby się dorwały do Waszych warzyw, czy udało się ten sezon jakoś w miarę na spokojnie, chociaż mamy dopiero. Jutro 1 września, więc jeszcze tego sezonu troszkę jest przed nami. Miejmy nadzieję, że te temperatury na plusie się utrzymają dość długo. E, pojedziemy na pewno też na jakieś grzybobranie, więc coś Wam też z grzybobrania nakręcę, jakieś przetwory porobimy. Także ja kochani zmykam. Miłego dnia Wam życzę. Wszystkiego dobrego, no i oczywiście dużych, dużych planów. Całusy, papa. Pa.